Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a dzisiaj mam dla Was Scenica trzeciej generacji po tak zwanym drugim liftingu, czyli ta faza trzecia, 3x3. Mamy tutaj rocznik 2012, przebieg 183 albo 4000, ale to oczywiście później będzie widać na liczniku. Auto dość długo serwisowane, bo to 2021 roku, ostatni wpis. Przy około 170 tysiącach, dosyć ciekawej wersji wyposażenia. No i przede wszystkim, jak teraz widzicie, jest to krótki Scenic. Te krótkie Sceniki lepiej schodziły jako vany. Nie wiem dlaczego, może gdy ludzie szukali dużego auta, vana, to wybierali takie typowe duże auta jak Charan, jakieś Voyagery. Wizualnie można powiedzieć o tym Sceniku, bardzo fajna stylizacja. Podobają mi się te wstawki srebrne w lampach i tak samo te tutaj, jak widzicie, napisy i listwa od klapy. Tak samo z przodu fajnie, też jest ten trzeci lift, czy tam znaczy ten drugi lift pomyślany, bo ma takie komponowane diody LED do jazdy dziennej, no ale zaraz to przejdę, to sobie Wam pozobaczycie. No i ta lampa duża czarna naprawdę odmłodziła ten samochód i wygląda nie jak samochód 10-letni, tylko można powiedzieć, no taki 5-6-letni. I właśnie ten taki duży chrom koło LED-a też nadaje mu troszeczkę takiego bardziej eleganckiego wyglądu. No i oczywiście ciemna lampa wewnątrz zawsze w cenie. Tutaj taki mały blok powietrza, też otoczony chromem. A na wyposażeniu mamy parę ciekawych rzeczy, bo są to czujniki parkowania na tyle, alufelgi 16, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. I czy coś jeszcze mamy? Muszę zobaczyć w środku, czy mamy składane lusterka, ale na pewno jest dostęp bezkluczykowy. Auto nie jest skorodowane, bo jak wiecie pewnie przednie butniki są plastikowe, więc nie mają prawa zgnić. A ogólnie renówka była dość dobrze odporna na korozję i tego typu sprawy. Za to trzeba na firmę Renault na pewno pochwalić. A no i nie wspomniałem w końcu, jaki mamy tu silnik, bo jest to jeden z takich silników polecanych. 1.4 TC, dynamiczny, 130 koni, da się do niego założyć LPG. Na pewno żwawszy niż 1.6 staromodne, no i dużo wytrzymalszy niż 1.2 TC, które po prostu było wadliwe. Ja unikam tych silników pod każdą postacią, czy to jest Clio, czy to jest Scenic. Po prostu nie warto się w to bawić, bo te silniki miały bardzo kiepską opinię, dlatego że zacierały się na któreś tam cylindrze, no, będzie na to pozew zbiorowy. Więc jeżeli szukacie takiego Scenica, to tylko 1.4 lub 1.6. No chyba jeszcze były dwulitrówki, ale to już rzadko spotykane, raczej w automacie. A tutaj przy okazji Wam dodam, że jest to manual. Proszę, zacznę sobie od książki serwisowej. Tutaj widzicie wszystkie wpisy. Tu trzy i potem już się zmienił zakład serwisowy. Proszę bardzo, ostatni przy 177. No i zapomniałem Wam dodać, że auto jest od pierwszej właścicielki od nowości, więc to dla wielu osób też może być plus. No i pamiętajcie, że akurat Renówka w niektórych latach zrobiła się tak śmiesznie, że w instrukcji obsługi dorzucała razem książkę serwisową i nie każdy o tym wie, bo czasami warto sobie znać, bo może ktoś miał auto serwisowane. No i też pokręciłem, że jednak auto jest, wydawało mi się, że po tym drugiej fazie liftu, ale jest to ten pierwszy lifting, drugi był dopiero późno, bo chyba w 13 roku i chyba kończył się w 15 lub 16. No i alufelgi nie są 16, tylko jednak 17, więc drobna różnica, ale wizualnie na pewno zrobi to fajny efekt. Dobrze, pochowam sobie to i nagramy wnętrze. To wracamy do wnętrza, już Wam tutaj wszystko pokazuję. Bardzo fajne też jest wyposażenie w tym Sceniku. Zacznę sobie może nietypowo tym razem od licznika. Tutaj macie, widzicie sobie przebieg, widzicie też, że telefon mój jest połączony i nawigację. No ale jeżeli byście chcieli korzystać z tej nawigacji, no to trzeba sobie dograć Polskę. No jak widzicie, jest Europa Zachodnia, my też jesteśmy Zachodnia według mnie, ale no niestety nas nie uwzględnili. No i tutaj fajny bajer, że macie kolorowy wyświetlacz, możecie sobie zmienić różne jego tutaj wyświetlenia, na niebieski, na taki obrotomierz, na tak, coś takiego. Zależy, jak to się mówi, kto co lubi. Ja ustawiłem żółty, bo wtedy jakoś Renówka F1 startowała w tych barwach i
ale to każdy sobie dobierze jak chce. Tutaj też fajny taki akcent stylistyczny, że tutaj taka kuleczka zamyka dopływ powietrza. No i dalej kontynuowane są te modne pianoblaki. Macie tutaj na środku, na bocznych tych i tak samo w boczkach. Dobra, lecimy z lewą stroną. Fajne wyposażenie względem foteli, bo jest to półskórka. Tutaj przyszyte białą nicią. Tu też jest ładnie niezniszczone i tak jak Wam potwierdzam, są składane elektrycznie lusterka. Proszę bardzo, ładnie nam tu się złożyły. Też oczywiście modne w tych latach chromy, chromowane klameczki, chromowany znaczek na środku, renówki. Tutaj też takie ala chromy wedle wokół start, przycisku do startu i radia. No i oczywiście tutaj na gałce zmiany biegów też jest chromik. Pokażę Wam jeszcze boczek. Boczek ładny, dół fotela też cały. No i dodam jeszcze, że to są bardzo fajne tapicerki. Spójrzcie na nie. Na nie bardzo ciężko je poplamić. Podstelnik się kiedyś, że ogólnie Renault strzędziło tym, że jeżeli ten samochód użytkujemy z dziećmi, nie będzie ona się tak brudził jak normalny, taki zwykły materiał, czy tam tkanina, jak kto woli. Tutaj na środeczku standardy, oczywiście manetka z automatem do jazdy, żeby nam po prostu zmieniały się po zmierzchu światła. No i są też oczywiście te LEDy, o których wczoraj wspominałem. Tu też manetka do ustawienia wycieraczek automatycznych. Kierownica ładna, niezniszczona, faktura jest cała. To oczywiście sterowanie tempomatem, bo nie każdy wie, że tempomat się włącza. Tutaj w Renówce to już powtarzałem wiele razy. O, proszę, regulator. I tyle. Nic szczególnego. No i tu też macie zmiany komunikatów pamięci. Pierdoły takie. Radio z Bluetooth i USB niezniszczone. Dobrze się reprezentuje. Klimatyzacja, automat, dwie strefy, elektryczny, ręczny. No i fajnie, bo sześciobiegowa skrzynia biegów. Ładnie, mieszek tu niezużyty. No i dostęp bezkluczykowy, jak wspominałem, możecie go zapalić do kart, bez karty i sam się zamyka. No i oczywiście Renault jest mistrzem takich rozwiązań dodatkowych schowków. Tutaj macie jeden pod dywanikiem i z drugiej strony tak samo, z tyłu też. Jeszcze jakieś, o, szuflady, ale coś mi się tu zablokowało, chyba dawno nie otwierana, proszę. To kolejna rzecz. No i tu jeszcze fajny bajer, podłokietnik jest przesuwany całkowicie, możecie sobie go przesunąć, tak, jeżeli chcecie mieć wygodniej, możecie go odsunąć na maksa, żeby tu mieć jakieś miejsce na różne szpargały. No i oczywiście jest też otwierany, głęboki. No i tu ma drugą kieszonkę, a tu macie sterowanie komputerem i nawigacją. A na tyle jeszcze możecie ISOFIXy, proszę bardzo. No i w tych bocznych, znaczy w tych fotelach, boczkach są fajne uchwyty na różne szpagały, ale to Wam pokażę, bo to też ludziom się podoba. Proszę bardzo, tu możecie schować jakieś rzeczy dla dzieciaków, stolik rozłożyć, żeby sobie zjadły. No i tu jeszcze kolejny standardowy, taka kieszeń na różne rzeczy. No i pod tym też macie kolejne schowki, jak wspominałem, tu jakiś haczyk, więc jest to mądrze pomyślane. A z tyłu jeszcze, proszę bardzo, znaczy to jest dla kierowcy, lustereczko, żeby widzieć, co nasze pociechy porabiają. No i fajne roletki, żeby tu nam dzieciakom, że tak powiem, nie, słońce nie świeciło. Zaczepiamy, nie musimy nic przyklejać. Duży plusik dla Renault i duży plus dla tej osoby, która to sobie po prostu dobrała do tego auta. Cóż, aucie to wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Możecie sobie zasubskrybować kanał. Jeżeli macie pytania, napiszcie maila pod tym filmikiem. Też możecie zadać pytania, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli szukacie takiego auta, mogę też Wam takie auto sprowadzić na zamówienie, jeżeli to z filmu się już sprzedało. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Możecie wykupić nawet gwarancję do roku czasu. I jeżeli nie macie tego auta, dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach. Dowiozę je na lawecie. No i jeżeli interesują Was też inne pojazdy, jakie mam w ofercie, możecie wbić na mavkarotomoto.pl. No i też zajrzeć na media społecznościowe, bo tam często mam filmy wrzucone z autami, których jeszcze nie wystawiłem i można udać się kupić je wcześniej. I jest to Mavkar Auto na Instagramie i wejść sobie można też na Facebooka Mavkar Auto. Pozdrawiam, cześć!